Witajcie, zapraszam na listopadowy odcinek Iluzjon TV. Nie jest tajemnicą, że recenzentom tegorocznego festiwalu w Cannes szczególnie spodobał się najnowszy, jeśli wierzyć plotkom, ostatni już film Kena Loacha, Klub Jimmy'ego. Film lada moment wejdzie na ekrany polskich kin. Zarówno ten, jak i te wcześniejsze, m.in. Kes czy Wiatr buszujący w jęczmieniu, będzie można zobaczyć w Iluzjonie w listopadzie. Polecamy. As free human beings. Trudno nie skojarzyć jednej z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego ekranu lat 60. i 70. Nieprawdaż? Aktor uchodził za amanta. Grywał u boku Beaty Tyszkiewicz czy Kaliny Jędrusik. Andrzej Łapicki w tym roku obchodziłby swoje 90. urodziny. Z tej okazji 18 listopada w Iluzjonie spotkamy się z jego współpracownikami. Wspomnimy też filmografię Łapickiego, m.in. Salto, Lekarstwo na miłość i Wszystko na sprzedaż. W związku z 100. rocznicą wybuchu I wojny światowej w listopadzie będziemy kontynuować trwający do grudnia przegląd Wielka Wojna. A w cyklu m.in. arcydzieło Jeana Renoira Towarzysze Broni. Arrêtez les copains! On a repris Douaumont! Et c'est eux-mêmes qui l'annoncent! Oraz czechosłowacka komedia wojenna Dobry wojak Szwejk. Zde! Zatím bez diagnozy. Tak co pak wam schází? Posłusznie hlasím, że mam reuma. Do miłego zobaczenia w Iluzjonie.